Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym Geralcie... Geralt 3, krew i wino, to by było to. Słuchajcie, czym się dzisiaj zajmiemy? Wrócimy dzisiaj do fabuły, aczkolwiek najpierw zajmiemy się dwiema pobocznymi rzeczami. Najpierw zobaczmy, co z tą lokatą, czy to się rozwinie jakoś bardziej, czy jak ja tam mam wejść? To jest ten bank, nie? Przeczytaj, czytaj to! Bank Ciafanellich. Od 8 do 22 z wyłączeniem przerwy obiadowej. Aha, dobra. Jeszcze nie ma 8. Spoko, to przeczekajmy sobie do 8. Wymedytujmy siedząc pod bankiem. Jak ludzie, którzy na iPhone'y czekają. Klient ma zawsze rację. Dobra, pogadajmy. Co tam dupa? Witam, bank Ciafanellich, gdzie od taka... pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam tu lokatę. O, mogę wymienić tu walutę! Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. O, awesome. O, świetnie. 2000 koron dostałem. Nice. Dobra. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. A jakiś sposób potwierdzenia mojej tożsamości? Czy każdy może sobie przyjść i powiedzieć, że on jest Geralt z Rivii i yo? Nie wiem. Ciekawe jestem, czy to tak przejdzie łatwo, czy ktoś będzie chciał mnie tutaj wychujać? Nie wiem. I nie wiem, czemu było zbliżenie na kota liżącego się po łapie. To chyba ma jakieś znaczenie większe. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. No, wiedziałem, że to nie będzie jak takie łatwe. Widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. O Boże, nie! Tylko no nie takie bankowe rzeczy. A numer 1. Witam w banku Ciafanellich, gdzie... To już słyszałem. Przychodzę. Chciałbym reaktywować konto bankowe. I potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? W okienku numer 1. Niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Zajebiście. Będę pytał. O Boże, nie. Beka z bankowości i w ogóle zajść w bankach. Te wszystkie kurwa papiery, które trzeba zawsze wypełniać. No, chodźmy na razie tutaj. Wjebiemy się przed kolejkę. Muszę przejść. Witam w banku Ciafanellich. To już słyszałem. Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Bądźmy mili. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Nie, nie. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. Znowu. To stamtąd przychodzę. Nieważne. Wrócę z formularzem 202. Jezus Maria. Oho, co tu się stało? Czyżby ktoś był zły, że się wepchnąłem? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Ojejejej! Zabić cię? Beach, please. Axi. Szybko. I co z tego? Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! O Jezus. Spróbuj tylko. Nie, będzie walczył, czy się zesra. Ten z tą fajką zdębiał po prostu. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. No cóż, no. Ten z fajką zdębiał po prostu. Takie i trzyma. Co, bijemy się? A wpuszczą nas z powrotem do banku, czy nie? O Jezus Maria, i co, bijemy się? Pojedynego kolejkę w banku, jakie to piękne.
Dobra, ziomek, no, no chodź. Jeden jest, to nie powinno być tak trudno, nie? Chyba tak. No chodź. Jezus, czemu ten petent tak kurwa dobrze walczy? Znaczy, że w ogóle jest w stanie mi jakieś tutaj ciosy wymierzać. O, do ściany go kurwa przyparłem. To teraz jest moja okazja. Ja go zaraz zmęczę i będzie po nim. Zaraz ci kurwa pokażę, ziomek. O, uderzył mnie. Człowieku, myślę, że możesz to sobie w CV wpisać. Walnąłeś Wiedźmina. Zaraz zginiesz. Bang! Na śmierć! Nie trzeba było się kłócić o kolejkę. Patrz, jaki bug! Zresetowało jego model postaci do takiej, wiecie, pozy, w której się edytuje, ale gościu przegrał walkę i nagle staje tak przed wami i wchodzi sobie z powrotem. Ech, frajerzy. Dobra, stanowisko numer jeden, z powrotem. To nie jest stanowisko numer jeden. Gdzie one mogą iść? O Jezus Maria, ja pierdolę. Zapach piżmowych perfum, to może być trop. To ona gada sobie z kimś tam. Co potrzeba? Wy ty fy. Tak? Tutaj, tam siedzi. Halo. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Pewnie ma przerwę. W dupie mnie mają. Mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Ja jebie, jakie to jest typowe. Kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówisz jak do człowieka, to nie rozumie. Kurwa, Wiedźmin morduje potwory, ratuje świat. Ale chyba jak jest przerwa... Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Ale jak jest przerwa... To nawet Wiedźmin nic nie zdziała. Jezus Marek, to jest kurde typowe. Beka z banków i z poczty zresztą. Wchodzicie na pocztę. I mam tu tak siedzieć po prostu i to oglądać cały czas? Kamera się zbliża. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. Weźmy sobie... A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? O nie, pierdolę tą grę. Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani rusz. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Akcji. To nic nie działa. To co można zrobić? No co, no co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin, albo i dłużej, nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. O wow, chyba im się przerwa skończyła w końcu. No, ech, kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy. Sprawa rozwiąże się w trymiga. Ty Boże, ten jego... No dobra, to spróbujmy. Będę podrywał, kurde, babę w okienku. Powodzenia, kolego. No, kto ci powiedział, że ja twoim kolegą jestem, panie Piegus? I teraz takie przejście, czarny ekran i scena, jak w łóżku leżymy z tą laską. Wróć do stanowiska po formularz. Jezus Maria, dobra, to było gdzieś tutaj? Nie, pokazuję mi taką dupną trasę tam z powrotem, a ja tutaj mam iść. No właśnie, do okienka. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o tutaj... Bla, bla, bla. Aha, ona tam mówiła i tak dalej, i tak dalej. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz... Chciałem być 22. Miły! Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność
Geralt z Rivii. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Ja jebie. Wręcz perfum. Lubi pani piżmowe zapachy, prawda? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy. I tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Nie wierzę. Ale ja nie powinnam. Naprawdę. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Szanowny to jest Czaruś. Jezus Maria. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Patrzcie, od razu do wyższych szczebli. Perfumy podziałały, bo no właśnie skojarzyłem to, że wyczuliśmy ją po zapachu perfum wcześniej. 200 punktów doświadczenia, ja pierniczę. Tamte się wykłóca przy okienku Piegus. Piegus piegowaty. Im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. Panie Jarzem Geralt, znosz ty mnie? O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. Dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Geralt mówi takim głosem, jakby mu w pierdol chciał spuścić. Czym mogę ci pomóc? Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. To jest jeden drobny problem. Właśnie, w sumie to jest jakaś opcja. Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Przejebali je, nie mają ich. Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Cóż to jest? Wezwanie od jaśnie oświecone. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Czemu ja czuję, że okaże się, że jednak... Aż tyle hajsu tu nie mam. Jakieś przekręty. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt tu są, nie wie jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Tak. O co chodzi? Trzeba by nie wymyślać francuskich nazw, panie. Krasnoludy, kurde. Dobrze się obchodzą z hajsem. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. O, mogę otworzyć. Jesus. Będzie tu cokolwiek, czy pusto? Pewnie pusto. Ja myślę, że ten kot... Miał tutaj coś... A tu o chuj chodzi. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Oj, nie puścić tego płasem chuju. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję! Klnę się na brodę mojego ojca! A teraz jaki zesrany. Masz tydzień. Niech będzie.
I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Z tego co widzę, to... Do zobaczenia. To w Krwi i Winie często jest właśnie motyw tego, że jak się da czemuś trochę czasu, no to są efekty, tak samo jak z winnicą, że na przykład odnawianie czegoś trwa 2 dni, albo tam za 3 dni, tam, nie wiem, wino nazwą moim imieniem i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że warto poczekać. Drugą poboczną rzeczą, jaką jeszcze się zajmiemy, będzie ten quest z gościem, który ma straszną ochotę chyba nas namalować. Tak więc zobaczymy, co tutaj będzie z tego wynikało i jak to się skończy. God damn it! Wsiadaj, Płotka! Nie chcę gadać z dziećmi, chcę wejść na mojego konia! Jezus! Płotka! No, god damn it. 300 jednostek mam do przejechania. A nie mogę jeszcze tutaj, kurwa, cwałować po mieście. Na to też jest modyfikacja, oczywiście, na to też jest modyfikacja. Kolega się zachowuje! Dobra. Jedziemy. I pytanie brzmi, znaczy... przepraszam. Przestawiam się z powrotem na dzienny tryb życia. Dzisiaj wstałem pięknie o 8 rano. Tylko, że jeszcze mój organizm nie jest do końca przyzwyczajony, to też ziewam. Koniu, jedź! Co ja miałem powiedzieć? Pisaliście mi w komentarzach, albo przynajmniej jedna osoba pisała. Nie pamiętam już kto dokładnie, żebym zrobił tego questa, bo się uśmieje. Tak więc zobaczymy, co tutaj się będzie takiego działo. Czy gościu będzie chciał nas poderwać? Czy naprawdę uważa nas za takiego pięknego? Czy może to wszystko są jakieś podchody dziwne? No i nie skończyć to dla mnie dobrze. Może gościu będzie chciał mnie zabić? Nie wiem, albo jest jakimś popierdolcem i będzie chciał namalować to na płótnie z mojej skóry. Wtedy się przekona, że ze mną się kurwa nie zadziera. Dobra, siedzi tutaj gościu, tak więc podejdźmy. Siema. Światło jest teraz nieodpowiednie. A, no tak. Dobra, mieliśmy koło południa do niego przyjść. Tutaj będzie południe? Tak, pięknie. Idealne światło, tak jest. Siema. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia... Co ten koń robi? ...akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Jak ja lubię tak te... te głosy. O Jezu, Płotka! Tego się nie robi dla sztuki. Teleportacja. Konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. No nie wiem, Płotka teraz ma jakieś chyba trudne chwile, jak tak patrzę na tej teleportację. Sylwia nad łanem burzanu wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania tempery, ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse Van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. Czemu właśnie dalej pieszo? Ja bym chciał tu biec, znaczy konno jechać dalej. Szczególnie, że ten frajer po prostu odmówił w pewnym momencie... Znaczy odmówił cwałowania chyba. Nie wiem. Zobaczmy. Co się tutaj dzieje? Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Kręcą coś. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Kto kurwa wykłada farby gdzieś w tego? Gdzieś w pole i czeka, aż się tam przyjedzie po nie. Dobra, poszukam. Ej, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza.
No dobra, poszukam. Bardzo inteligentne tak po prostu z dupy odkładać jakieś rzeczy. W trawie czy kurwa gdzieś indziej. Jej, ranog. No dobra, tutaj pojawiają mi się jakieś te czerwone znaczki. Tutaj mamy coś? Co tutaj się dzieje? Śmierdzi terpentyną jak 100 nieszczęść. Aha, czyli musimy wyśledzić te jego narzędzia. O, ktoś tu coś podjebał. To są ślady łap. Znowu kot coś podpierdolił? Niewyraźne ślady stóp. A nie, to jednak stopy. Cholera! Miałem nadzieję, że na jakiegoś kota trafię czy coś innego. To by było interesujące. Widzę zapach tutaj się ciągnący, wydaje mi się. Tutaj chyba skręciło na bok, tak. Niewyraźnie strasznie ten zapach widać, ale nadal jednak. Tutaj też kapnęła farba. Ktoś się podjebał. Oj, tak mi się wydaje, bo to nie wygląda jakby coś się stoczyło. Co stoczyło się akurat takim kurwa kształtem? No jest tu wzgórze dość mocne, więc no miałoby szans, no ale tak, żeby się zapach ciągnął i kapała farba dopiero co jakiś czas, prędzej by się wylało w cholerę w jakimś miejscu. Jest i kolejna plama. Jaskinia. To chyba dobry trop. Jakieś potworsy tam są chyba. Znaczy, coś tam jakieś odgłosy wydaje, no tego jestem pewien. Chodźmy przed siebie. Co my tu znajdziemy w tej jaskini? Może kurwa trole podjebały na przykład farby i sobie chcą malować. To chyba one. Wow. Nekery farby ukradły? Popierdoliło na chuj nekerom farby. O proszę, neker wojownik skurwiele. Jezus Maria, o Jesus, kurde mol, panie. Nie byłem gotowy na takie obrażenia bez moich odwarów i w ogóle. Dobra, poskaczmy sobie, potnijmy tutaj. Mam nadzieję, że, o god damn it, dobra. Nie mam mojego lifestyla, nie mam moich w ogóle tutaj tego i owego. Potnijmy ich tutaj kurwa, o pięknie, dobra, idealnie. Pazury serca. Gdzie znajdziemy farby? Czemu nekery miałyby farby podjebać? Pojemnik po farbie. To się do niczego nie przyda. Dobra, to szukamy dalej. Jeszcze jakieś rzeczy tutaj są w okolicy. Akcesoria malarza. No trustory, patrzcie! Przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść, malarzowi. One coś tutaj normalnie? Malunki naskalne. To mi wygląda na sylwetkę nekera. A to duże. Jakby troll? Miałem taką... Nekery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ciekawe. Miałem nadzieję, że wpadnę na malujące nekery. No niestety się troszeczkę przeliczyłem. Ale nadal, kurwa, nekery podjebały farby. Tu jest kościotrups też. Czaszka, łańcuch, flaszka, zajebiście. Same fajne rzeczy. I stawikrew też. Dobra, wracamy. Rudy. Srebro razy 6. Patrzcie, widzicie, w takich dupnych miejscach takie w sumie cenne kruszce. Chociaż na przykład dwimeryt znajdować, o to by było. Tutaj jeszcze jest jakiś kruszec chyba, ja tego nie tknę. Dobra, wychodzimy tędy i wracamy do naszego pana przyjaciela malarza. I pewnie będzie szczęśliwy. I co? I też się skończy na takim po prostu malowaniu? A nuż się coś ciekawszego jeszcze stanie. Ale przynajmniej to nie te tutaj normalnie balejanty zamożne dwóch zamożnych mieszczanów tutaj jest? Tak, zamożni mieszczanie, a kobieta to już jest szlachcianka. Więc lecą na hajs, gold diggers. A oni lecą na to, żeby je tutaj przelecieć. Mam twoje rzeczy. Suchozja. Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich nekery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to nie możliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. Tak, no nie wyglądało ważne, to tak. Ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Ja jebie, kurwa. Jedziemy znowuż gdzieś indziej, serio. Płotka, nie uciekaj. Wsiadaj. No gdzieś ty się ustawiła, koniu? Come on, chodź no tu, bliżej. Jezus, jak ona tymi kopytami przebiera. Straszliwy jest ten koń. Dobra, ziomek, gdzie jedziemy? Mamy dobrą. No, bardzo chętnie, idealne. Jedźmy, goddammit. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli.
ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie, potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. Nie ma bata, żebym ja musiał, kurde, obserwować to wszystko przez 6 godzin trwania czasu w grze. I tak ledwo wyjechaliśmy, kurde, ja na Kery załatwiłem, a dojechaliśmy na wzgórze, już 2 godziny minęły od tego momentu. Tak więc ewidentnie się troszeczkę opierdalamy, ale hej, przynajmniej zwiedzamy jakieś tutaj piękne okolice, konie szaleją, po co w ogóle chyba siodło zmieniłem, jak nie widzieliście. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. O Boże. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę. Musi być jakiś powód, dlaczego tu nikt nigdy nie przychodzi. Chyba potwory? Migające tekstury w oddali? Nie wiem. Jakiś czas później. Ja nie mam kontroli nad tym, czy... No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? I serio będę miał wybór? Na koniu, w pozie heroicznej, należąco! O Boże, to musi być piękne. Należąco. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater... leżący na boku, wsparty na lokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. True story, wybrałem leżąc, bo będzie właśnie... Mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Namaluj mnie... O Jezus, piękne. Namaluj mnie tak jak swoich francuskich wiedźminów. Przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, mamy to, mamy. Ja jebie. Jesus. Dobra, no przynajmniej to przeleci tak samo z siebie ten czas. Kilka godzin później. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Ja tak leżę już 6 godzin, Jesus. Niedługo, całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj proszę ułożenia głowy. Medalionowi po prostu odpierdala. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! A, no to tak jak mówiłem. Już wiadomo, dlaczego tutaj nikt nie przychodzi. God damn it. O, babuniu moja! Babuniu! Mam nadzieję, że obrazu nie zniszczy chociaż. Dobra, tutaj już się przydadzą moje w takim razie odwary. Na pewno to był ten... Tak, regeneruje żywotność. Mówiliście też, że odwar z baby wodnej mógłby być ciekawy. 50% większych obrażeń, jeżeli mamy życie na stówę, czy ja wiem. Może tą odporność naładowaną ewentualnie. Nie znam nawet, powiem, wykonywanie akcji. A weźmy sobie to w takim razie. Dobra, upiorom trupojadą, jad wisielców, nie... Coś bym sobie zamontował w sumie, tylko kurwa, co to jest za zwierzę? Drakonit? Zobaczę sobie na szybko bestiariusz, żeby się nie musieć męczyć. Drakonidy? Nie, to nie będzie drakonit, bo to nie jest... Hybrydy, tak, to jest hybryda. Właśnie tak żem czuł. Olej, kartacz i art, co? Dobra. Ekwipunek. Hybrydy, dobra, 25%, miecz srebrny, fajnie. Ja mam w ogóle kartacza, muszę mieć, o właśnie, mam karteczek, proszę bardzo. Nie będę chciał oślepiać, jeszcze sobie tylko się upewnię, że mam tutaj moją kuszę.
która gdzieś powinna... A dobra, dobra, mam kuszę, okej. God damn it! Wow, dobra, super, jebłem w niego kuszą, świetnie. Kartacz, yo! Pięknie, dobra. Jeszcze tutaj rzekomo art na niego działa. O Jezus, tak się zastanawiałem, dlaczego właśnie takie duże wymagania ma, kurde, dupny quest, gdzie się pozuje malarzowi. Jezus Maria, o, ten co porobił. Dobra, teraz się z powrotem przyda tutaj kusza, myślę. Żeby go postrzelić, jak będzie na mnie tutaj pikował, żeby się wyjebał na ziemię. No chodź, Gryfie, chodź, 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 chodź. Taś. Kutasie. Może muszę po prostu strzelić w niego? Nie, nie za bardzo działa. Nichuja nie działa. O, dobra, wylądował. Siema! Ciuch, ciuch! O Jezus, panie! Ciach! God damn it! Dobra, weźmy sobie petardę z powrotem. Jezus Maria, ten co latać musi. Pięknie kartacz, kurwa. Kartacz, czyli w sumie no... Co działa na gryfa? Wszystko, co zadaje obrażenia. Okej. Jeszcze jeden kartacz. Jezus Maria, jak go zmęczyło. I nie ma gryfa! Dziękuję, do widzenia. A wiedziałem, że jest jakiś powód, dla którego tu nikt nie przychodzi. O, stalowy miecz z niego wypadł, świetnie. I mutagen z gryfa. Może odwar z gryfa sobie dam radę zrobić, ha? Bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć! W krzakach się tam schował. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Nie. Nie. Ja sam. Jest za bardzo poharatany. Wiesz co? Może i masz rację. Nie do twarzy ci z martwym gryfem. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. Tu nie chodziło o pieniądze. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Dobra, świetnie. Czyli będę mógł sobie jutro na rynku zobaczyć sobie ten obraz, tak więc nie mogę się już po prostu doczekać. Dobra. Mapa świata. Najbliższy punkt podróży poproszę. O Jezu, my żeśmy aż tutaj przyjechali, panie. Łojeżu. Dobra. Co ja chcę teraz zrobić? Chcę trafić z powrotem tutaj, żeby mieć punkt szybkiej podróży. Pójdziemy sobie do nie będziemy szli do winnicy. Zrobimy questa głównego po prostu. Tak więc wybiorę sobie już zadanie główne wino, rzecz święta, złożymy raport. A to w sumie możemy od razu do księżnej jechać tak naprawdę. Dobra, podejdźmy do płotki, która grzecznie tutaj sobie na nas czeka. W ogóle ani trochę się nie wzruszyła tym, że gryf tutaj był. Nie mam teraz jakoś specjalnych potrzeb na to, żeby walczyć czy coś, więc nie będziemy specjalnie lecieli teraz do domu, żeby się przespać i tak dalej, żeby mieć te wszystkie bonusy. No bo idziemy tylko pogadać sobie z księżną, więc zobaczymy. Dzisiaj taki troszeczkę widzę bardziej przegadany odcinek. Przegadany i przygodowy, bardziej niż waleczny. W poprzednim było sporo walki mimo wszystko. Te Hanza i tak dalej. Tak więc no, tutaj sobie dzisiaj pogadamy. Chociaż kto wie, może rozmawianie z księżną skończy się na walce, bo może na przykład Detlaf nagle przyjdzie i będzie się chciał napierdalać. Powiedziano mi, że rzekomo mniej więcej jakieś 3 godziny fabuły mi zostały, tak więc to nie jest jakoś strasznie dużo, ale nadal co nieco. Gdybym się w tej chwili chciał skupić tylko i wyłącznie na fabule i nic innego nie robił, to nie zostałoby mi jakoś strasznie dużo gry. Dlatego też się będziemy właśnie bawili questami pobocznymi, bo Wiedźmina, co jak co, ale gra mi się bardzo przyjemnie. Tak więc dobra. Zejdźmy tutaj. Przemedytuję sobie za to, żeby było jakoś jasno. 8 rano, czy tam 9, 10, nie jestem pewien, do której dojadę. Do 8, idealnie. Mamy dzionek, słoneczko, odwary ze mnie zeszły, życie pełne mam. Jest git. To wbijamy. Pani księżno! Przybył Geralt z Rivii, mistrz wiedźmiński.
Z tego, co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. Luzuj wora! To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. To wampir wyższy, kmiocie, czopie. Nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek. Bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Ale kurwa, osiłek, powie, idiota. Gdzie jest ten potwór? O, idealna odpowiedź. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć. Ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. To nadal wampir. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć, wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Uj, nie! Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? Bo nie chcą. Oni mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Oj nie. Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Ano mam. Pogadam sobie z nim. Spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie. I zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Prawda jest taka, że ktokolwiek szantażuje Detlafa, to właśnie on jest prawdziwym wrogiem księżnej. Bo ona sobie po prostu wybrała narzędzie morderstwa, to nie jest wybór Detlafa. Więc trzeba znaleźć tego, kto to zleca. Dopiero wtedy niebezpieczeństwa dla Tusą będą zażegnane. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. O! Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić?
Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już, już. Poślijcie po kudłatego i Scooby-Doo. Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Francja. Jej miłość wzywała? A czy jakiś specjalista? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Pewnie poliże, powącha. Bella, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Na stówę, Jezus Maria. Tak. Tak. Nie. Zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. Ja jebie, nie wierzę w to. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravallo. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoît jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Powąchał zaschniętą kroplę wina. Wszystko wie. Musimy jechać do Castel Ravallo i sprawdzić, co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Ci się uwielbiają. Życzę sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Spoko, laska. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? A ruszajmy. Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Start, medytuj, 12 godzin. O, dokładnie. Ja jebie. Jest noc, kurwa. Byłem tam, poszedłem tam o 8 rano. O Jezus. O, kobiety. I ubieranie się cały dzień. Ojeju, jej. I czego się tu dowiemy? Książęce wino na karteczkach z morderstwem. Znaczy z nazwiskami. U ofiar. Chyba będę musiał tutaj sam płotkę kontrolować, czy mi się wydaje? Ta. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Wampiry nie mają ustawy, że się nie zabijają? Chyba coś takiego.
Wydaje mi się, że ktoś z was mi właśnie napisał, że wampiry mają... Albo nawet Regis to mówił teraz w tym dodatku, że wampiry mają jakąś tam świętą chyba zasadę, że nie mordują innych wampirów. Coś takiego. Suma summarum, no... Jeżeli Detlafa, Boże... Jeżeli Regisa, Detlaf był w stanie uleczyć z plamy mokrej krwi... Trzeba pomóc tym ludziom! Gdzie kurwa, jakie pantery? Zajmiemy się nimi! O kurwa, rzeczywiście pantery. No ja jebie. Dobra, pantery. Jezus Maria, złaź z tego konia, Geralt! Ja pierniczę. Dobra, ja sobie łyknę coś, bo widzę, że tutaj troszeczkę walki może się szykować. To chciałem wypić i to? Tak, zielony i niebieski. Dobra, pantery, kurwa! Porobione z wami! Wiem, że teraz się nie przyda, ale może za chwilę jeszcze z kimś będziemy walczyli. Już boję. Ruszajmy dalej. Ej, koniu, spokojnie, płotka. Jej, wow, ile mamy punktów w ogóle. Ile my mamy punktów? Czy my możemy zainwestować sobie w coś fajnego? W ogóle mogę kolejnego skilla wrzucić. Tylko jakiego? To jest dobre pytanie. Może podnosi... Może... wiecie, co zrobimy sobie? Sobie? Uratowaliśmy! Zobaczmy, jakie mamy mutacje tutaj dostępne? No, z tego drzewka tutaj wychodzącego na przykład. Każdy punkt adrenaliny zmniejsza otrzymywane obrażenie o 15%. Damn, son! 5 punktów i 2 duże czerwone. Ja pierniczę. To jest naprawdę fajna umiejętność. I pozwala na skille i z szermierki, i z alchemii. A tutaj ten skill... Obrażenia od strzałów z kuszy są aktualnie zwiększone 100... Wow. Mhm, w chuj duże... kurde! Chujowy ten skill, a to? Nakładanie na przeciwników efektów krytycznych aktywuje losowy odwar bez wpływu na poziom toksyczności na 120 sekund. O! Wiedźmińskie zmysły rozjaśniają ciemne miejsca. O, to jest interesujące. Czy przydatne? Nie wiem, ale na pewno interesujące. Tutaj to tak nie za bardzo poszedłem w tamtą stronę. Drugie życie. Drugie życie wydaje się być interesujące, ale rzadko jestem w takich sytuacjach, ale to się wydaje naprawdę fajne. To musiałbym jeszcze skombinować sobie mutagen. To może bym akurat transformował, transmutował, bla bla bla. A to jest naprawdę fajny ten, fajny skill. Zmniejszanie otrzymywanych obrażeń, kiedy mamy adrenalinę. A że praktycznie cały czas jestem na adrenalinie maksymalnej, no bo bardzo szybko się rozkręca ta adrenalina, to by było naprawdę OP. Drugą rzeczą, jaką mogę teraz zrobić, jest wykupienie sobie jakiegoś skilla tutaj, na przykład któregokolwiek, nie wiem. Tutaj raczej żaden mnie nie interesuje. Może w znakach, a może w alchemii bardziej, na przykład ten, zwiększona tolerancja. Czy na przykład to, ten olej, jakbym cały czas tylko miał oleje. Jest taki mod, który automatycznie nakłada olej na miecz, kiedy zaczynamy walczyć z jakimś tam potworem i odpowiedni olej po prostu nakłada od razu. To jest, wiecie, no, to już jest troszeczkę oszukiwanie, bo zawsze to jest ten element, jaki to rodzaj stwora, jaki olej nałożyć i tak dalej. Z tych umiejętności nie dam rady tu chyba wrzucić, muszą być z jakiegoś takiego konkretnego drzewka, myślę. Ciekawi mnie jedno, zapiszę sobie grę i wydam sobie punkty tutaj. O, tutaj myszką będzie mi się wygodnie obsługiwać. Na to. Wykup umiejętność. Jak bardzo mi to tutaj normalnie pomoże? Jako będę... Patrzcie, ile tego wykupiłem. Wydałem w tej chwili wszystkie moje punkty. Mogę to teraz wrzucić tutaj. I jak to teraz zmienia mojego Geralta? Nijak. W sensie, ile mogę w końcu... Jakie mam te statystyki bohatera? C. Jakie mam teraz te progi całe z zatrucia eliksirami? 225. To mi niewiele zrobiło, bo to zmienia coś innego. To nie zmienia tej maksymalnej ilości, bo to jest to. Tolerancję na eliksiry zwiększa, a to jest próg zatrucia eliksirami. Czyli, aha, bo teraz jestem zatruty eliksirami dopiero jak będę miał 100%... I mam czas działania eliksirów też wydłużono o 1/4. Czy to mi się tak bardzo opłaci? Dobre pytanie. Nie wiem, mam wrażenie, że nie, bo ja sobie wczytam tą grę, bo specjalnie ją zapisałem, żeby sobie to przetestować właśnie. Dlatego jeszcze będę musiał pomyśleć, jakie skille bym chciał wziąć. Może rzeczywiście wydam te punkty raczej na mutacje, bardziej niż na jakiś skill jeden konkretny. Tylko muszę sobie jeszcze jeden duży czerwony skombinować. Gdyby nie wy,
Dobra. Musimy jeszcze i tak podjechać do tej całej... No właśnie, moi drodzy, miałem początek opowieści o winnicy, dlatego zakończymy tutaj odcinek. Nie chcę go przeciągać strasznie, bo jeszcze go na dzisiaj muszę wrzucić. Tak więc, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić go łapami do góry. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, co pewnie mało prawdopodobne i dotrwaliście aż tutaj, to zostawcie suba, żeby widzieć wszystkie filmy. Trzymajcie się i pa, pa.